Witajcie serdecznie na kanale Baw się ze mną z zabawki dla dzieci. Dzisiaj przedstawię Wam jajko niespodziankę, ale nie to, które wszyscy znają z firmy Kinder Überraschung, tylko z innej zupełnie firmy. Firma nazywa się Fairtrade, a jajko nazywa się Ponchito. Według opisu na opakowaniu jest zrobione z bioczokolady, czyli możemy domyślać się, że z lepszego sortu, a nie z produktu czekoladopodobnego, tak jak w Kinder Überraschung. Firma Fairtrade, produkt bio. Jeśli chodzi o opakowanie, wygląda dokładnie tak samo jak Kinder Überraschung, czyli mamy folię, sreberko dookoła i możemy się spodziewać w środku czekolady, która ma lepszy kolor, nie jest produktem czekoladopodobnym, najprawdopodobniej jest dużo lepszą czekoladą, ale niestety się rozpada. A w środku mamy przezroczyste opakowanie, a nie to żółte, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Kształtem jednak przypomina nadal zwykłe jajko niespodziankę. Czekolada jest rzeczywiście dobra, a zobaczymy, jaka niespodzianka kryje się w środku. Tutaj mamy jakiś sznureczek i najprawdopodobniej instrukcję obsługi. W środku znajduje się wyjaśnienie, że jajko nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesięcy, czyli poniżej 3 lat. Właściwie dokładnie tak samo jak w przypadku jajka niespodzianki. Ono również nie jest przeznaczone dla tak małych dzieci. Teraz zobaczymy, o co chodzi z samą niespodzianką. To jest woreczek. W woreczku mamy sznureczek i 2 koraliki. Właściwie to nie było instrukcji obsługi, więc nie wiemy, co z tym zrobić. Wygląda może trochę jak bransoletka, no nie jestem przekonana, że da się zawiązać dookoła mojego nadgarstka. Raczej nie. Szczerze, słaba niespodzianka. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do oglądania naszego kanału, subskrypcji naszego kanału i do następnego razu. Cześć!